Przypomnę Państwu, co jeszcze dzisiaj w Polonii 1 będzie można obejrzeć. O godzinie 22.15 zaproszę Państwa na amerykański western z 1946 roku miasto Abilene. 5 minut po północy magazyn turystyczny Globetrotter, a 20 minut przed godziną pierwszą kino nocne, dzisiaj włoski film obyczajowy Chrystus zatrzymał się w Eboli. A teraz zapraszam Państwa na drugie wydanie Wiadomości Lokalnych. Aktualności Wiesław Tarczyński. Dobry wieczór. W ramach polskiego programu SINDY Katedra Medycyny Społecznej i Zapobiegawczej Akademii Medycznej w Łodzi pilotowała konkurs Rzuć palenie i wygraj. Konkurs miał zasięg lokalny. Udział w nim zgłosiło 890 osób, w tym 89 spoza Łodzi. Odbywał się w okresie od 23 maja do 22 czerwca. Dzisiaj w siedzibie oddziału okręgowego Polskiego Zakładu Ubezpieczeń wyłoniono zwycięzców łódzkiego konkursu. Główną nagrodę 20 milionów złotych w postaci prawa do wyboru wycieczki w czasów krajowych lub zagranicznych zdobył Marek Winiarski. Mieszkaniec Łodzi. Nagrodę ufundował oddział okręgowy PZU SA w Łodzi. Laureat ma 40 lat, jest ślusarzem. Do niedawna wypalał 4 fajki dziennie. Jak powiedział, nie chciałby wracać do tego nałogu. O konkursie dowiedziałem się w rejonowej poradni. Akurat poszłem do lekarza i leżały zgłoszenia. No i wziąłem, wysłałem. Czy tylko konkurs był powodem do rzucenia palenia? Nie. Już źle się strasznie czułem. Co pan do lekarza? No, szczególnie rano. No, duszno było. No,
teraz jest całkiem inaczej. Właśnie. Jak przebiegał ten czas? Jak się pan czuł? No, jestem nerwowy, a po tym to jeszcze gorszy, także każdy uciekał ode mnie. Większość uczestników konkursu stanowiły kobiety. Przeważały osoby młode. 70% nie przekroczyło 45 roku życia. Co siódmy uczestnik miał nie więcej niż 24 lata. Najczęściej byli to palacze z 20-letnim stażem, wypalający nie mniej niż 20 papierosów dziennie. Wśród zwycięzców konkursu znalazły się także dwie osoby, które nagrodzono kolorowymi telewizorami, a trzy zdobyły górskie rowery. Na jakiej drodze został wyłoniony laureat? Odbyło się losowanie 17 czerwca kuponów konkursowych. Losowała je nasza środka Justynka Chorążak ze szkoły podstawowej z Górnej, która nam użyczyła swojego rysunku jako tła graficznego do plakatu konkursowego. I kolejne osoby z wylosowanej listy były weryfikowane, to znaczy zadawałam pytanie, czy wzięły udział w konkursie, czy rzuciły pelenie 23 maja i czy utrzymały abstynencję do 22 czerwca. Następnie osoby te były poddawane testowi spirometrycznemu i gazometrycznemu w szpitalu Jonszera oraz dwaj świadkowie, przy czym jedna osoba musiała być spoza rodziny, potwierdzali pisemnie w mojej obecności abstynencję jednomiesięczną tytoniową tych osób. Także weryfikacja była pewna i nie ma możliwości, ażeby ta osoba rzeczywiście nas oszukała. Rada Miejska w Łęczycy ogłosiła konkurs na stanowisko burmistrza. Preferowani będą kandydaci do 45 roku życia, mieszkający w Łęczycy, dobrze widziana znajomość języków obcych. Oferty, w których znajdą się zaświadczenie o stanie zdrowia i opis dotychczasowej kariery zawodowej, należy składać w zalakowanych kopertach do 7 lipca w budynku Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ulicy Konopnickiej 14, pokój numer 20. Kandydat będzie też musiał poddać się testom psychologiczno-socjologicznym. Państwowy Zakład Ubezpieczeń poinformował dziś o nowościach ubezpieczeniowych, jakie wprowadza w związku z wakacjami. Dla osób wyjeżdżających poza granice Polski chcę powiedzieć, iż należałoby zawrzeć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, tak zwaną zieloną kartę, a wykupując zieloną kartę w PZU, za którą płacicie Państwo 80% należnej składki, otrzymujecie nieodpłatnie ubezpieczenie Assistance, które daje Wam ochronę w przypadkach zdarzeń z wypadków komunikacyjnych oraz awarii, czyli niemożliwością kontynuowania jazdy poza granicami kraju. Również chcę Państwu przypomnieć o potrzebie posiadania ubezpieczenia NW, ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. Dla mieszkańców